Zasadniczo, tak zazwyczaj od prymicyjnego kaznodziei oczekuje się, że jako ten starszy, bardziej doświadczony udzieli jakiejś rady, jakichś pouczeń, wskazówek dla prymicjanta. Natomiast ja staję tu dziś, Ojcze Krzysztofie, jako Twój przyjaciel, bo to jesteśmy uczestnikami wyjątkowej chwili, wyjątkowego wydarzenia, jakim jest pierwsza, najświętsza ofiara mszy świętej, sprawowana Twoimi wczoraj namaszczonymi rękami, Ojcze Krzysztofie. Stajemy się tym samym, my wszyscy tu obecni, świadkami niepojętych tajemnic, tajemnicy powołania, tajemnicy kapłaństwa, tajemnicy tego, jak Bóg daje się człowiekowi.